Stan wojenny, przyznać muszę, że wywołał szok i głębokie zdumienie. Natomiast przyznać muszę, że nie przypominam sobie, aby w mojej głowie, w moim sercu pojawił się jakiś głębszy strach i przerażenie. I to, wydaje mi się, że to jest ważne. Tutaj czas przed stanem wojennym to był czas intensywnej pracy organizacyjnej w skali całego, powiedzmy, Tarnowskich Gór, całego powiatu naszego podregionu. Ta konsolidacja dawała nam mocne przekonanie o naszej autentycznej sile. A więc to przekonanie rodziło nawet w pewnym sensie jakby chęć pewnej konfrontacji. Tak to odczuwam. Być może, że w głowach innych kolegów zgoła odmienne były reakcje. Od razu 13 grudnia rano się, praktycznie ja nie miałem życia towarzyskiego. Całe moje życie, jak powiedziałem, poza zawodowym, łącznie z weekendami, to były nieustanne spotkania i działania na niwie ruchu Solidarności, szeroko rozumianego ruchu Solidarności, drukowanie w podregionie różnych materiałów, opracowywanie różnych materiałów. Także przypominam sobie, rano chyba wpadł do mnie, jak się nie mylę, Andrzej Stefański i chyba jeszcze któryś z przyjaciół właśnie z tą informacją. Ja byłem wtedy dopiero jakby doznałem tego, tej pierwszej reakcji na stan wojenny, ale on właśnie, ta reakcja nie sprowadziła się do tego, do przerażenia i do spacyfikowania i do pasywności i bierności, ale wsiadłem w malucha, ponieważ byłem właśnie na tyle majętny, że prawda, posiadałem Fiata 126P. Skoczyliśmy do tego samochodu, mówimy, musimy zbadać, co się dzieje. Oczywiście już wyjeżdżając spod mojego bloku, jakby widziało się z jednej strony pustki i czuło się tak jakby jakąś krzyczącą ciszę. Jakieś takie właśnie czuło się w powietrzu, że coś jest nie tak. To był poranek, śnieg padał chyba, było dużo śniegu. Przebiliśmy się głównymi drogami i ktoś chyba wcześniej stwierdził, że chyba kierunek z Wrocławice, tam jakieś mogą być ciężki sprzęt wojskowy. I rzeczywiście w tamtym kierunku jadąc, gdzieś na wysokości szpitala właśnie GCR-u, od Wrocławic chyba musieliśmy wyskoczyć w bok, przebijały się oddziały Ludowego Wojska Polskiego, czołgi, pojazdy opancerzone i chyba wtedy jechały przez miasto, by zamanifestować i właśnie wywołać szok, przerażenie, spacyfikować społeczeństwo. Tego typu manifestacje odbywały się wielokrotnie i człowiek tak jest skonstruowany, że nawet najmocniejszy nie mógł nie reagować na właśnie tą siłę władzy, bo właśnie myślę, że taki był cel. Od pierwszego dnia, chyba wieczorem, od razu odbyło się pierwsze spotkanie w mieszkaniu Marii i Józefa Stefańskich. To byli rodzice świętej pamięci, rodzice Andrzeja i Antoniego Stefańskich, ludzi, z którymi wcześniej współpracowałem, a potem również w podziemiu bardzo intensywnie współpracowaliśmy i wiązały nas i poniekąd nadal wiążą więzi autentycznie przyjacielskie. I wtedy pamiętam, 13 wieczorem było kilkanaście osób w tym mieszkaniu i te spotkania powtarzały się co kilka dni, a może nawet w tym pierwszym
okresie codziennie. Chyba w tym pierwszym spotkaniu 13 również, właśnie oprócz osób, które wymieniam w moim opracowaniu, w mojej książeczce Ziemi Tarnogórskiej, Drogi do Wolności 13 grudnia 81 do 89, przypomniałem sobie, że jeszcze były co najmniej dwie osoby, a może i więcej. To był pan, to był Krzysztof Śmieja, który również wtedy mocno nas wspierał, udzielał się i podejmował akcje w terenie, tak zwane, bo co sobie rozbierzemy na czynniki pierwsze, jeszcze może później. Był również Ignacy Pietruszka, lider Solidarności lekarzy z GCR-u. Chyba był również Piotrek Szeja, szef Solidarności z Fazosu, i chyba Marek Skwarczyński. To było właśnie 13. Wiemy, że strajk wybuchł na Fazosie 14 i wtedy właśnie tam rozważaliśmy, co robić, prawda? Potem wybuchł ten strajk i wiem, że mieliśmy kontakt. Kto dokładnie przekazywał nam informację, w tej chwili nie pamiętam, ale mieliśmy na bieżąco tą informację przekazywaną o sytuacji w Fazosie, o dramacie, jaki przeżywają właśnie nasi koledzy z Fazosu, ponieważ do nich docierały informacje, że praktycznie cały kraj stoi chyba poza strajkiem na dole, chyba w Piaście. To są właśnie przed 20 grudnia. I ten rozpęd jakby trwał, znaczy rozpęd, ten pewien właśnie impuls naszej aktywności już w tym momencie opozycyjnej. Od razu chyba w pierwszych dniach po stanie wojennym też przypominam sobie takie wydarzenie ułańskie poniekąd, kiedy samochodem Krzysztofa Olszewskiego, szefa Solidarności z biura projektów kotłów, oraz Markiem Skwarczyńskim, którego nie wymieniłem przez zapomnienie w mojej publikacji, późnym wieczorem podjechaliśmy pod siedzibę Podregionu. To był budynek tak zwanej Starej Szkoły Muzycznej na ulicy Piastowskiej i tam przeszukaliśmy i wynieśliśmy trochę sprzętu, trochę różnych materiałów poligraficznych. No, udało się tę akcję przeprowadzić bez strat, a no, przypominam sobie, że prawda, włos jeżył się z dużej dozy strachu, bo tutaj nie ma mocnych wobec takiej, w takiej sytuacji, tym bardziej jak sobie uzmysłowimy, że gdzieś około 200 metrów dalej znajduje się siedziba wtedy komendy chyba powiatowej czy miejskiej Milicji Obywatelskiej, gdzie bardzo wkrótce wylądowałem.